głosząc Ewangelię. Biblijna prawda. Secrets Unsealed przedstawia Znak Jonasza. Wykład pierwszy. Inkluzywna rachuba czasu. Skłońmy głowy do modlitwy. Nasz Ojcze i nasz Boże, co za radość móc przybywać w Twojej obecności. Cóż za wspaniały i piękny dzień dałeś nam dzisiaj. Dziękujemy Ci, Ojcze, za deszcz, który odświeżył ziemię i oczyścił powietrze. Prosimy, Ojcze, aby deszcz Twego Ducha oczyścił nasze życie i odświeżył nasze życie dzisiejszego poranka. Prosimy, aby Słońce Sprawiedliwości zaświeciło nad nami i gdy będziemy otwierać Twoje Słowo, aby Twój Duch Święty był z nami, by prowadził nasze myśli i zmiękczał nasze serca. Dziękuję Ci, Ojcze, za niesamowity przywilej przychodzenia przed Twój tron w modlitwie. Dziękuję Ci za wysłuchanie nas, ponieważ prosimy w drogim imieniu Jezusa. Amen. W Ewangeliach mamy kilka wyrażeń czasowych, które opisują okres męki Jezusa. Chciałbym rozpocząć nasze dzisiejsze studium od spojrzenia na cztery różne sposoby, na które autorzy Ewangelii wyrazili okres czasu męki Jezusa. Pierwsze wyrażenie, jakiego użyli, znajduje się w Jana 2, od 19 do 21. Jest to wyrażenie w trzy dni. Jest tu napisane: Jezus odpowiedział im mówiąc: zburzcie tę świątynię, a w trzy dni ją wzniosę. Wtedy Żydzi powiedzieli: zbudowanie tej świątyni zajęło 46 lat, a Ty ją wzniesiesz w trzy dni? Ale On mówił o świątyni swego ciała. Zauważcie zatem, że tu, w Jana 2, od 19 do 21, użyte jest wyrażenie w trzy dni na opisanie okresu męki Chrystusa. Jest jednak i drugie wyrażenie użyte na to w Ewangeliach, a jest to wyrażenie po trzech dniach. Otwórzmy Marka 8:31. Mark chapter 8 and verse 31. This is actually several. Jest to faktycznie na kilka miesięcy przed śmiercią Jezusa. Jest tu napisane: i zaczął ich nauczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez starszych, naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie, i być zabity, a po trzech dniach powstać z martwych. Mamy zatem wyrażenie w trzy dni, a tutaj mamy wyrażenie po trzech dniach. Jest jednak również i trzecie wyrażenie użyte w Ewangeliach jako odnoszące się do okresu męki Jezusa. Jest to wyrażenie trzeciego dnia lub według lepszego tłumaczenia na trzeci dzień. Ponieważ w języku oryginalnym użyte jest słowo na, a w większości przekładów tego nie ma, jest po prostu trzeciego dnia. Zwróćmy uwagę na jeden przykład z Ewangelii, a drugi przykład będzie z pism apostoła Pawła. Udajcie się ze mną do Mateusza 16:21. Najpierw popatrzymy na przykład z Ewangelii.
Mateusza 16:21. Ma to miejsce na około 6 miesięcy przed ukrzyżowaniem Jezusa i jest napisane: od tego czasu Jezus zaczął tłumaczyć swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych, od naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie i być zabity i zostać wskrzeszony trzeciego dnia. Lub, jak mówiłem wcześniej, na trzeci dzień. Apostoł Paweł zgadza się z tym. W 1 Koryntian 15:4 znajdujemy te oto słowa apostoła Pawła. Apostoł Paweł przypomina tutaj mękę Jezusa. I mówi tak: gdyż przekazałem wam przede wszystkim to, co ja otrzymałem, to jest werset trzeci, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pisma i że został pogrzebany i powstał z martwych trzeciego dnia według Pisma. Ponownie grecki oryginał mówi: na trzeci dzień według Pisma. Mamy więc jak dotąd trzy wyrażenia. Wyrażenie w trzy dni, wyrażenie po trzech dniach i wyrażenie na trzeci dzień. Jest jednak również czwarte wyrażenie i to wyrażenie wywołało wiele kontrowersji w chrześcijańskim świecie. Wywołało ono również pewne kontrowersje, nawet w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, co zresztą za chwilę wam pokażę. Jest to wyrażenie trzy dni i trzy noce. Udajcie się ze mną do Mateusza 12, od 39 do 40. Uwielbiam ten dźwięk przewracanych stronic. Brzmi jak szum liści drzew rosnących przed moim domem. To też są liście. To są liście Słowa Bożego. To jest Kościół Słowa, prawda? Mateusza 12, od 39 do 40. A on odpowiedział im: złe i cudzołożne pokolenie żąda znaku, a żaden znak nie będzie im dany oprócz znaku proroka Jonasza. Gdyż jak Jonasz był trzy dni i trzy noce w brzuchu wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w sercu ziemi. Wrócimy do tego ostatniego wersetu za parę chwil. Pozwólcie jednak, że powiem, że jeżeli zastosujemy ścisłą chronologię do trzech pierwszych wyrażeń, to nie ma mowy, aby dało się je w jakikolwiek sposób pogodzić. Ponieważ wyrażenie w trzy dni oznaczałoby okres czasu w ciągu trzech dni. W ciągu pełnych trzech dni. Wyrażenie po trzech dniach oznaczałoby niemalże czwarty dzień, bo to jest po trzech dniach. I oczywiście wyrażenie trzeciego dnia lub na trzeci dzień oznaczałoby jakikolwiek czas w ciągu trzeciego dnia. Jeśli więc zastosujemy ścisłą chronologię do tych wyrażeń, to są one bardzo trudne do pogodzenia, ponieważ po trzech dniach nie oznacza tego samego, co na trzeci dzień albo w trzy dni. Zatem pytanie brzmi, jak rozwiązać rozbieżności między tymi wyrażeniami? Ten problem można łatwo rozwiązać, gdyż zdamy sobie sprawę, że starożytni nie rachowali dni w ścisłym chronologicznym sensie, tak jak my to robimy dzisiaj. Kalkulate days today.
Widzicie, oni stosowali metodę zwaną inkluzywną rachubą czasu. Jakakolwiek część jednego dnia była uważana za cały dzień. Jakakolwiek część nocy była uważana za całą noc. Bez względu na to, jak mały był to fragment. Weźmy kilka biblijnych przykładów. Po pierwsze na to, jak starożytni rachowali lata. Udajcie się ze mną do Księgi Rodzaju 7:6. Przy okazji, to jest pierwsza część serii dwóch kazań. Dziś zajmiemy się głównie kwestiami chronologicznymi, które są bardzo ważne. Choć zrobię też wstęp do części drugiej, która wypadnie tuż przed Bożym Narodzeniem. Będzie to sabat przed Bożym Narodzeniem, a jego tytuł to Urodzony, aby umrzeć. Rodzaju 7:6. Jest tu napisane: Noe miał 600 lat, kiedy wody potopu były na ziemi. Ile lat miał Noe, gdy wody potopu były na ziemi? Miał 600 lat. Ale nie miał pełnych 600 lat życia. Zapytacie, jak to? Zobaczcie werset 11. W 600 roku życia Noego. Uchwyciliście to? Noe miał 600 lat, ale to było w czym? W 600 roku jego życia. Czy wiecie, że w czasach biblijnych człowiek miał 600 lat w swoim 599 roku życia? Ponieważ według ich rachuby dziś się rodzisz. A następnego dnia masz pełen pierwszy rok życia. Bo to jest już jeden dzień z tego roku, który przeżyłeś. Czy rozumiecie to, co mówię? Wyjaśnię to w inny sposób, żebyście mogli zrozumieć. Powiedzmy, że dziś mam 599 urodziny. Pełne 599 lat. Jutro, mówiąc biblijnie, będę miał 600 lat. Bo jutro to jest jeden dzień z mojego 600 roku. Z tego powodu mam 600 lat, pomimo że nie przeżyłem pełnego 600 roku. Jesteście ze mną teraz? W ten właśnie sposób zostało porachowane życie Noego. Tak naprawdę więc Noe miał 599 lat, ale żył w swoim 600 roku. Oto dlaczego jest napisane, że miał 600 lat. W Biblii jest to nazwane inkluzywną rachubą czasu. Czy raczej Biblia używa inkluzywnej rachuby czasu? Weźmy teraz kilka przykładów, gdy mamy do czynienia z inkluzywną rachubą dni. Zapytacie, po co omawiasz te wszystkie chronologiczne kwestie? Jednym z głównych powodów jest to, że mamy kryzys w adwentystycznej teologii. Są dziś ludzie, którzy nauczają, na przykład, że powinniśmy zachowywać sabat. Począwszy od godziny 18 czasu jerozolimskiego. Kiedy więc wybija godzina 18 w Jerozolimie, każdy powinien rozpoczynać sabat, nieważne, czy jest u ciebie trzecia w nocy, czy która tam. Są tacy, którzy mówią, że powinniśmy zachowywać sabat według tego, co nazywają kalendarzem lunisolarnym. Oznacza to, że każdego tygodnia sabat wypada w inny dzień tygodnia. Zdumiewające. Są wreszcie tacy, którzy nauczają, że Jezus, i podzielę się tym z wami, nauczają tego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, że 3 dni i 3 noce Jezusa muszą być liczone począwszy od wtorkowej nocy, a skończywszy na zachodzie słońca w piątek. Są nawet tacy w Kościele Adwentystów, którzy nauczają, że Jezus został ukrzyżowany w środę i zmartwychwstał w sobotę. Jest to zatem ważne, abyśmy dobrze zrozumieli te chronologiczne szczegóły. Diabeł robi wszystko, co w jego mocy, aby zdezorientować dziś ludzi. Pokażę wam, że to ważne, abyśmy rozumieli szczególnie 3 dni i 3 noce. Otwórzmy Księgę Kapłańską 2:21.
Jest tu mowa o obrzezaniu. Ten rozdział nie ma 21 wersetów. No cóż, przejdźmy w takim razie do kapłańskiej 12:3. Może potem ktoś z was pomoże mi znaleźć ten werset, który źle zapisałem. Ale teraz przeczytajmy kapłańską 12:3, a potem przejdziemy do Nowego Testamentu. Jest napisane, 8 dnia ciało jego napletka zostanie obrzezane. Kiedy więc dziecko miało zostać obrzezane? Dziecko płci męskiej? Jest tu napisane 8 dnia. Ale teraz przejdźmy do Łukasza 2, 21. Jest tu mowa o obrzezaniu Jezusa. Bardzo interesujące. Jest napisane, a gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, nadano mu imię Jezus, jakie nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie. Zatem w jednym mowa jest, że to było kiedy? 8 dnia. A w drugim, że to było kiedy? 8 dni co? Minęło. Jedyny sposób, w jaki można to wyjaśnić, jest to, że jakakolwiek część 8 dnia liczy się jako co? Liczy się jako cały dzień. Tak jest. Przy okazji, sam Jezus wyraził tę ideę, że 3 dni oznacza pojutrze. Przypatrzmy się temu. Zobaczmy, co Biblia o tym mówi. Przejdźcie ze mną do Łukasza 13, od 32 do 33. Tu Jezus wyjaśnia, co oznacza trzeci dzień. Czym jest trzeci dzień? Jest napisane, i powiedział im, idźcie, powiedzcie temu lisowi. Mówi o Herodzie Antypasie. Idźcie, powiedzcie temu lisowi. Oto wypędzam demony i uzdrawiam dziś i jutro. A trzeciego dnia zakończę. To się odnosi do jego śmierci. Zatem dziś, jutro i trzeciego dnia zakończę. Teraz uwaga na wiersz 33. Niemniej jednak muszę przebyć drogę dziś, jutro i pojutrze, bo niemożliwe jest, aby prorok zginął poza Jerozolimą. Czym jest trzeci dzień? Czy są to dokładnie 72 godziny? Nie, nie według Jezusa. Jezus mówi pewnego dnia, mówił, dziś, jutro i następnego dnia będzie trzeci dzień. Jesteście ze mną, czy nie? Czy mamy dosłownie 3 pełne dni? Nie. Mamy część dnia, kiedy Jezus mówi. Mamy cały następny dzień. A potem mamy część następnego dnia, który jest trzecim dniem. Zatem, czy Jezus użył inkluzywnej rachuby czasu, gdy użył wyrażenia trzeci dzień? Z całą pewnością. Jest też inny interesujący przykład, który znajdujemy w Ewangelii Łukasza 24, od 17 do 21. Jest tu mowa o 2 uczniach, którzy byli w drodze do Emaus. Zapytam was teraz, kiedy Jezus zmartwychwstał? Według tego, w co my wierzymy jako Adwentyści Dnia Siódmego, kiedy Jezus zmartwychwstał? Zmartwychwstał bardzo wcześnie, 1 dnia tygodnia. Zgadzacie się z tym? Czy tego Biblia naucza? Że powstał bardzo wcześnie, 1 dnia tygodnia? Zdecydowanie. Czy to był trzeci dzień? Zdecydowanie, to był trzeci dzień. Zwróćcie uwagę na to, co znajdujemy w Łukasza 24, od 17 do 21.
A oto dwaj z nich podróżowali tego samego dnia do wioski zwanej Emaus, która była oddalona o 7 mil od Jerozolimy. To wiersz 13. Kiedy to ma miejsce? To ma miejsce po południu dnia zmartwychwstania. Zgadza się? Pewnie. To musiało mieć miejsce po południu. Spytacie, skąd to wiadomo? Bo Biblia mówi, że uczniowie podróżowali do Emaus. A gdy dotarli do Emaus, Jezus uniósł ręce, a oni zobaczyli znaki na Jego rękach. Czy raczej rany na Jego rękach. I natychmiast zawrócili i wrócili do Jerozolimy. A gdy wrócili do Jerozolimy, to co było? Było ciemno, była noc. Kiedy więc ma to miejsce? To ma miejsce po południu dnia zmartwychwstania. Powiecie teraz, no dobra, ale co w tym takiego znaczącego? Zwróćcie uwagę na wiersz 21. Jeden z uczniów mówi, a my się spodziewaliśmy, że on odkupi Izraela. A poza tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, odkąd to się stało. Zapytam was, kiedy Jezus zmartwychwstał, czy to był trzeci dzień? Później, po południu, gdy dwaj uczniowie szli drogą do Emaus, czy nadal był to trzeci dzień? Zatem Jezus nie mógł zmartwychwstać natychmiast, gdy trzeci dzień dobiegł końca. 72 godziny, jeśli rozumiecie, co mówię, nie mogło się zakończyć, gdy Jezus zmartwychwstał, ponieważ tu czytamy, że po południu dnia zmartwychwstania nadal był to trzeci dzień. Czy rozumiecie to, co mówię? Jedyny sposób, w którym można to wszystko ze sobą pogodzić, to przez metodę inkluzywnej rachuby czasu. Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia rano, a po południu to nadal był trzeci dzień, aż do zachodu słońca. Trzeci dzień od Jego śmierci oczywiście, nie trzeci dzień tygodnia. Powiecie, no dobrze, pastorze Bor, teraz rozumiemy. W trzy dni oznacza w ciągu trzech dni. Po trzech dniach oznacza jakąkolwiek część dnia aż do jego końca. Trzeciego dnia oznacza jakikolwiek okres czasu w granicach trzeciego dnia. W porządku. Z przypadkiem o życiu Noego i z przypadkiem obrzezania i z przypadkiem uczniów w drodze do Emaus i z fragmentem, jaki czytaliśmy w Łukasza 13, gdzie Jezus mówi, że trzeci dzień to jeszcze pojutrze. Zgoda. Inkluzywna rachuba czasu. Jesteście ze mną jak na razie? Ale co zrobimy z trudniejszym wyrażeniem? A chodzi mi o ten, na którym szczególnie chcę się skupić. Wyrażenie trzy dni i trzy noce. Wielu w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego mówi dzisiaj, że to wymaga dokładnie 72 godzin. Ani jednej sekundy więcej i ani jednej sekundy mniej. 72 godziny. A oczywiście wszyscy wiemy, że skoro Jezus został ukrzyżowany o 9 rano w piątek i umarł o godzinie 15 w piątek i został pochowany krótko przed zachodem słońca, to nawet przyjmując od momentu jego ukrzyżowania o 9 rano w piątek, to nie zbliżymy się nawet do 72 godzin między tym a chwilą jego zmartwychwstania. Przeczytajmy teraz jeszcze raz Mateusza 12, od 39 do 40. A on odpowiedział im: złe i cudzołożne pokolenie żąda znaku, ale żaden znak nie będzie im dany, a oprócz znaku proroka Jonasza. I teraz zwróćcie uwagę na użyte tutaj słownictwo.
gdyż jak Jonasz był 3 dni i 3 noce w brzuchu wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w sercu ziemi. Podkreśliłem 2 małe słówka. Jak? Tak. Jak Jonasz, tak Jezus. To się nazywa biblijną typologią. Typologia oznacza, że Jonasz staje się symbolem lub też Jonasz zwiastuje to, co będzie miało później miejsce z Jezusem. Jak Jonasz był w brzuchu ryby 3 dni i 3 noce, tak, w taki sam sposób Jezus będzie w sercu ziemi 3 dni i 3 noce. Tak jak ja to widzę, są tylko 4 opcje, przez które możemy patrzeć na ten werset. Opcja numer 1. Jezus nigdy tego nie powiedział. Powiecie, to niedorzeczność. A wiecie, że jest obecnie wielu liberalnych, protestanckich teologów, którzy mówią, że większość słów, które są przypisywane Jezusowi w Ewangeliach, że Jezus nigdy tego nie powiedział? Zostało to napisane później przez jego naśladowców. A zatem jedna opcja byłaby taka. Problem jest rozwiązany, bo Jezus nigdy tego nie powiedział. Druga opcja jest taka, że Jezus szczerze wierzył w to, co mówił, że będzie w sercu ziemi 3 dni i 3 noce, czyli 72 godziny. Ale niestety się całkowicie mylił. Nie podoba się nam ta opcja, prawda? Mnie też się ta opcja nie podoba. Trzecia opcja jest taka, że musielibyśmy zacząć liczyć 72 godziny od innego momentu niż normalnie to robimy. Bo jak wspomniałem, jeśli zaczniemy od ukrzyżowania Jezusa o 9 rano, to mamy problem, bo nawet nie zbliżamy się do 72 godzin. Więc niektórzy zrobili tak. No dobra, trzeba zrobić tak. Ukrzyżowanie o 9 rano nie daje nam wystarczająco czasu, 72 godzin do momentu zmartwychwstania, żeby Jezus był w sercu ziemi. Musimy więc przesunąć wstecz moment Jego ukrzyżowania. Tak więc niektórzy wpadli na pomysł, że Jezus został ukrzyżowany w środę, ogólnoświatowy Kościół Boży. Kiedy jeszcze był to zjednoczony Kościół, obecnie wyłoniło się z niego kilka odgałęzień. Oni nauczali, że Jezus został ukrzyżowany w środę po południu i zmartwychwstał w sobotę po południu. Bardziej niedawno prominentna doktor medycyny z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dostarczyła innego podejścia do 72 godzin, bo ona wierzy, że to muszą być 72 godziny. 3 dni i 3 noce. Jeśli to nie są 72 godziny, to Jezus kłamał. Co mówi ta doktor medycyny? Ona mówi tak. Słuchajcie, musimy rozpocząć 72 godziny, kiedy Judasz spotkał się z przywódcami religijnymi, aby ułożyć plan do wydania Jezusa. A to było we wtorek w nocy. Przy okazji, to się rozpowszechniło. Może już wam opowiadałem, że podczas ostatniej mojej podróży do Miami pewien młody człowiek, mający zapewne nie więcej niż 20 parę lat, napisał do mnie maila i zapytał: Pastorze Bor, gdy przyjedziesz do Miami, czy chciałbyś spotkać się z grupą młodych ludzi, ponieważ mamy pytania o czas ukrzyżowania Jezusa? Kiedy on został ukrzyżowany? Odpowiedziałem, pewnie, żaden problem. On wysłał mi artykuł tej lekarki. Nie ma potrzeby, abym wymieniał tu jej nazwisko. Ale przysłał mi cały ten materiał. Ja otworzyłem załącznik, który mi wysłał. I przestudiowałem go bardzo uważnie. Generalnie idea jest taka, że Judasz wydał Jezusa we wtorek w nocy. I wtedy zaczynają się 72 godziny. To stwarza ogromne problemy. Bo Biblia mówi nam, że Jezus został zdradzony przez Judasza tej nocy, gdy został aresztowany.
Raz za razem czytamy o tym w Ewangeliach. Plan Judasza powstał wcześniej, ale zdrada miała miejsce w czwartek w nocy, kiedy Jezus był w ogrodzie Getsemane. Przy okazji, ta lekarka miała bardzo dobre motywacje. Ona mówi, słuchajcie, jeśli będziemy mogli wykazać, że Jezus umarł, że 72 godziny zaczynają się, gdy Judasz ułożył plan wydania Jezusa na aresztowanie, to by oznaczało, że jeśli to się stało we wtorek wieczorem, idziemy 3 dni do przodu, środa, czwartek, piątek, o zachodzie słońca, byłoby momentem zmartwychwstania. Zatem jej końcowy wniosek jest taki, że Jezus został ukrzyżowany o 15 i pozostał w grobie przez kilka godzin. Jego ciało nie uległo skażeniu, jak napisała, bo jego ciało leżało w grobie bardzo krótko. Czyli, że umarł, ciało zostało przygotowane, umieszczono go w grobie i zaledwie kilka minut później, prawdopodobnie 1 godzinę, nim jego ciało ujrzało skażenie, zmartwychwstał o zachodzie słońca. A zatem mówi ona, że to udowadnia, że powinniśmy zachowywać sabat, aby uczcić zmartwychwstanie, a nie niedzielę. Ta motywacja jest dobra. Bo jeśli da się udowodnić, że Jezus zmartwychwstał w sabat, jakiż to byłby potężny argument za przestrzeganiem sabatu. Ale nie możemy używać wadliwych argumentów, aby udowadniać nasze racje. Ellen White stwierdza jasno i wyraźnie, że jeśli będziemy używać wadliwych argumentów, to ostatecznie te argumenty obrócą się przeciwko nam. A ludzie zobaczą wady w naszej argumentacji. Nieważne, jak dobre mamy motywacje ku wywyższeniu sabatu i mówieniu, że Jezus zmartwychwstał w sabat, dlatego musimy zachowywać sabat, nieważne, jak dobre mamy motywacje. Staje się to problemem, jeśli przyjrzeć się temu bardzo, bardzo uważnie. Przy okazji, my również używamy wyrażeń podobnych do tych 3 dni i 3 noce. I używamy przy okazji inkluzywnej rachuby czasu. Podam wam ilustrację. Nie tylko jeśli chodzi o trzeci dzień, czy po 3 dniach, ale taki specyficzny przykład na użycie dni i nocy. Jestem pewien, że wielu z was brało udział w jakimś rejsie. Ilu z was brało udział w rejsie? Kilkoro z was brało. Gdy rejs jest reklamowany, to mówią, ten rejs będzie trwał 4 dni i 3 noce. A to oznacza dokładnie 84 godziny, ani minuty więcej i ani minuty mniej. Czy to właśnie to oznacza? Nie. 4 dni i 3 noce. Pierwszy dzień jest dniem odbywania podróży. Zgadza się? To nie jest pełen dzień. A 4. dzień jest kiedy? Kiedy odbywamy podróż z powrotem. Ale okres, o którym mowa, to 4 dni i 3 noce. Czy ktoś się wykłóca, że wyrażenie 4 dni i 3 noce musi oznaczać dokładnie 84 godziny? Wiecie, 3 dni i 3 noce to byłyby 72 godziny. 84 godziny, ani minuty więcej, ani minuty mniej. Zdecydowanie nie. Jest to inkluzywna rachuba czasu. Na przykład, gdy powiem, zobaczymy się za 3 dni, to co to oznacza? To oznacza pojutrze. Zatem jednym z wielkich problemów jest, gdy ludzie usiłują zmusić Pismo Święte, by mówiło to, w co oni wierzą, zamiast przyjąć Pismo Święte takie, jakie ono jest. Przy okazji, to interesujące, że Jezus nie powiedział, że będzie w grobie przez 3 dni i 3 noce. Czy zdajecie sobie sprawę, że Jezus znał wyrażenie w grobie? Czy Jezus znał słowo grób? Oczywiście, że tak. Jana 5, od 28 do 29 mówi, nadchodzi godzina, że wszyscy, którzy są w swoich,
grobach usłyszą głos Jego. Zatem Jezus znał słowo grób. Co zatem oznacza słowo grób? Oznacza to, że Jezus zostanie umieszczony w grobie, który był tak przy okazji nad ziemią, nawet nie był pod ziemią. Dlaczego Jezus nie powiedział, tak, Syn Człowieczy będzie w grobie przez 3 dni i 3 noce? Dlaczego Jezus powiedział, tak, Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi przez 3 dni i 3 noce? Przecież mógł użyć słowa grób. Prawda jest taka, moi drodzy, że 3 dni i 3 noce nie rozpoczynają się od ukrzyżowania Jezusa. Nie rozpoczynają się od chwili pochowania Jezusa. 3 dni i 3 noce rozpoczynają się w czwartek w nocy. Zapytacie, jak to? Bo jeśli nie wierzymy, że 3 dni i 3 noce obejmują również czwartkową noc, to mamy poważny kłopot. Ponieważ jeśli się temu przyjrzeć, jeśli Jezus został ukrzyżowany w piątek, za dnia, to jeden dzień. W sobotę pozostał w grobie, to 2 dni. W niedzielę rano zmartwychwstał, to 3 dni. Ale jeśli chodzi o noce, to mamy poważny problem. Ponieważ Jezus zmarł i był w grobie w piątkową noc. I był w grobie w sobotnią noc. Ile nocy nam to daje? 2 noce. Więc nawet stosując inkluzywną rachubę czasu, nie można powiedzieć 3 dni i 3 noce, skoro były tylko 2 noce. Jesteście ze mną? Jak więc rozwiążemy ten problem? Prawda jest taka, moi drodzy, 3 dni i 3 noce. Rozpoczynają się od męki Jezusa w ogrodzie Getsemane. W czwartek w nocy. Zapytacie, skąd to wiadomo? Wróćmy do naszego tekstu. Mateusza 12:40. Jezus powiedział, jak Jonasz był w brzuchu wielkiej ryby przez 3 dni i 3 noce. Tak musi Syn Człowieczy być w sercu ziemi przez 3 dni i 3 noce. Zapytam was o to, czy Jonasz był w brzuchu ryby? Przynajmniej na początku jego doświadczenia, czy Jonasz był wtedy martwy? Był? Nie, nie był. Zapytacie, skąd wiadomo, że nie był? Bo w 2 rozdziale jego księgi Jonasz modlił się na głos, będąc w brzuchu ryby. A żeby móc się modlić na głos, trzeba być przytomnym i żywym. I to są właśnie 3 dni i 3 noce, które spędził w brzuchu ryby. Jesteście ze mną, czy nie? Jonasz był przytomny. A jeśli, moi drodzy, przebadacie tę historię, to odkryjecie, że Jonasz nie ma nic do powiedzenia o swoich fizycznych dolegliwościach. O Panie, tu jest tak ciemno. Faz żołądkowy tej ryby trawi mnie żywcem. Nie powiedział tego. Będziemy studiowali ten psalm Jonasza na następnym kazaniu. Widzicie, powodem, dla którego ludzie dochodzą do złych wniosków, jest to, że zostają w Mateusza 12:40, 3 dni i 3 noce, 72 godziny. Ale Jezus powiedział, jeśli chcecie zrozumieć 3 dni i 3 noce, kiedy Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi, nie w grobie, ale w sercu ziemi, musicie zrozumieć doświadczenie Jonasza ze Starego Testamentu.
Jeśli więc zignorujecie starotestamentowe tło, to pogubicie się w tym, kiedy 3 dni i 3 noce się tak naprawdę zaczynają. Kiedy przeczytacie ten psalm, tę modlitwę Jonasza z brzucha ryby, to on jest przytomny, jest żywy. Jeśli przeczytacie ten psalm, tę piękną modlitwę, która została zapisana później, bo jestem pewien, że nie spisał jej w brzuchu ryby. Nawet nie wiemy, czy to Jonasz napisał księgę Jonasza. Nosi ona jego imię, zawiera doświadczenia Jonasza, ale nie ma pewności co do tego, kto ją napisał. Ona jest natchniona, została napisana przez kogoś, kto był natchniony i jest ona godna zaufania, to mogę wam powiedzieć. Ale tak jak z księgą Estery nie wiemy, nosi ona imię Estery, ale nie wiemy, czy to Estera ją napisała. Nie jest to powiedziane w samym dokumencie. Kiedy więc przyglądamy się temu psalmowi, modlitwie Jonasza, to odkrywamy, że Jonasz miał jedno zmartwienie, a mianowicie jego wyobcowanie od Boga. Woła do Pana mówiąc, Twe zawory, które jak zobaczymy są odniesieniem do grobu, Twe zawory zamknęły się nade mną na wieki. A jednak w swej desperacji wyraża również i to, a jednak będę jeszcze oglądał Twoją świątynię. Przypomina nam to doświadczenie Jezusa. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Ambiwalentne uczucia. Więc Jonasz, jak czytamy ten psalm, woła w męce do Boga. A przy okazji, przy końcu jego doświadczenia, przy końcu 3 dni i 3 nocy, Bóg rozkazał rybie, aby go wypluła. Tak jak Bóg rozkazał grobowi, aby wypluł Jezusa. Osobiście wierzę, że Jonasz, po tym jak wymówił tę modlitwę, po okresie męki i oddzielenia od Pana, jest bardzo możliwe, że Jonasz umarł. Następnym razem podam wam na to biblijny dowód. A gdy został wypluty przez rybę, to był symbol jego zmartwychwstania. Typologia na to wskazuje. Więc teraz wychodzi i idzie głosić z mocą poselstwo, jakie Pan mu powierzył. Innymi słowy, męka Jonasza w jego odłączeniu od Boga. Przy okazji, to było z powodu jego własnego grzechu, natomiast odłączenie Jezusa od Boga było z powodu grzechów świata, które na siebie wziął. Zatem jest podobieństwo, lecz również i różnica. Okres męki Jezusa zaczyna się w ogrodzie Getsemane, kiedy Jezus mówi, Ojcze, jeśli możesz zabrać ode mnie ten kielich, niech tak będzie. Niemniej jednak nie moja wola, lecz niech Twoja wola się dzieje. Chciałbym przeczytać na zakończenie wypowiedź z ducha proroctwa. Ta pochodzi z elementarza biblijnego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Z tomu 5, strona 1124. My nigdy nie zrozumiemy, jak wielkie było cierpienie, przez które przechodził Jezus. Nigdy nie słyszymy, aby Jezus powiedział, o jak bolą te ręce przebite gwoździami i ta korona cierniowa wbija mi się w głowę. O jak boli to pchnięcie włócznią. Nigdy nie znajdziemy odniesień do fizycznego cierpienia Jezusa, do Jego bólu, jak w filmie Pasja. Tam położono nacisk głównie na okrutne fizyczne cierpienie, przez które przeszedł Jezus. Większość cierpień Jezusa wynikała z Jego męki odłączenia od Jego Ojca. Posłuchajcie tej wypowiedzi. Gdyby śmiertelnicy mogli zobaczyć zdumienie i bolesny smutek aniołów, kiedy w milczeniu przepełnionym żalem obserwowali, jak Ojciec usuwa swą promienną światłość miłości i chwały od swego Syna, wówczas lepiej zrozumieliby, jak bardzo odpychający jest grzech w Jego oczach. Grzech sprawił, że Ojciec odwrócił swoje oblicze od Jezusa, swojego umiłowanego Syna. Jak więc Bóg patrzy na grzech?
Grzech jest ohydnym potworem, moi drodzy. Gdybyśmy zrozumieli, jak bardzo spychający jest grzech dla Boga i co on kosztował Jezusa, to już nigdy więcej nie chcielibyśmy grzeszyć. Pisze ona dalej, gdy w ogrodzie Getsemane Syn Boży skłonił się do modlitwy, przy okazji zupełnie tak jak Jonasz, udręka jego ducha wycisnęła z jego czoła wielkie krople krwawego potu. Było to wywołane ogromnym strachem z powodu otaczającej go wielkiej ciemności. Zapytam was, jak byście się czuli w brzuchu ryby? Ciemność. Samotność. Zatem pisze ona, było to wywołane ogromnym strachem z powodu otaczającej go wielkiej ciemności. Grzechy świata spoczęły na nim. On cierpiał w miejsce człowieka jako przestępca prawa jego ojca. Stał w obliczu scenarii pokus. Boskie światło odsunęło się od niego i on został wydany do rąk mocy ciemności. W śmiertelnych mękach swojej duszy upadł na zimną ziemię. Wówczas uświadomił sobie, uwaga na to, uświadomił sobie, że jego ojciec zmarszczył brwi. Jego własny ojciec zmarszczył nad nim brwi, ponieważ poniósł na sobie grzechy świata. Pisze ona dalej, ten kielich cierpień Chrystus odjął od ust winnego człowieka i postanowił wypić go za niego, aby w zamian za to dać mu kielich błogosławieństwa. Gniew, który miał spaść na człowieka, teraz spadł na Chrystusa. To jest właśnie trwoga krzyża. Dzisiaj krzyż utracił swoją trwogę. W tych czasach wszyscy chcą mieć krzyże na iglicach swoich kościołów, jako biżuterię, jako naszyjnik i w każdym innym miejscu. Chcą krzyża, są dumni, jeśli mogą pochwalić się krzyżem. Ale za dni apostoła Pawła mieć krzyż? Hańba. Jak w tej pieśni, którą śpiewaliśmy rano, stary krzyż, symbol hańby, cierpienia i mąk. To właśnie o to chodziło. Zatem męka Jezusa trwała 3 dni i 3 noce, w sensie inkluzywnym. W czwartkową noc modlił się do Ojca, zupełnie tak jak Jonasz z brzucha ryby. Zanosił swoje modlitwy do Ojca. A potem Jezus umarł. Pozostał w grobie i zmartwychwstał na 3. dzień, w sensie inkluzywnym. Zapytam was zatem, czy Jezus mówił prawdę, kiedy powiedział, że będzie w sercu ziemi 3 dni i 3 noce? Powiedział absolutną prawdę. Ale powiedział to w sposób, w jaki ludzie wyrażali się w jego czasach. 3 dni i 3 noce, inkluzywnie, począwszy od jego męki w ogrodzie Getsemane. Chcę zakończyć zadając pytanie, co my robimy w związku z grzechem? Im więcej rozważamy krzyż Jezusa, tym mniej chcemy grzeszyć. Im mniej rozważamy krzyż Jezusa, tym więcej chcemy grzeszyć. To takie proste. Gdy przychodzimy do krzyża i do męki Jezusa w ogrodzie Getsemane i rozmyślamy nad tym, grzech staje się ohydnym potworem, z którym nie chcemy więcej mieć nic wspólnego. Bo on posłał mojego umiłowanego Jezusa na krzyż, wtrącił go w tę okropną udrękę i mękę w ogrodzie Getsemane. Kiedy kierujemy nasz wzrok na Jezusa, chcemy pozbyć się grzechu raz na zawsze. Nie da się przezwyciężyć grzechu przez patrzenie na grzech, przez zrobienie listy i mówienie, muszę pozbyć się tego grzechu i tamtego grzechu. To nie tędy droga. Tak właśnie robili faryzeusze. Patrząc na krzyż, przezwyciężasz grzech. Modlę się więc do Boga, aby o tej porze roku, kiedy wspominamy narodziny Jezusa,
Oczywiście wiemy, że On się nie narodził o tej porze roku, ale cały świat wspomina, że On się narodził o tej porze roku. Rozmyślajmy więc o tym, po co Jezus się narodził. Aby żyć doskonałym życiem i umrzeć śmiercią, jaką my powinniśmy umrzeć. I aby wycierpieć odłączenie od Boga, które powinno być udziałem każdego z nas. Czy zdajecie sobie sprawę, i na tym zakończę, czy zdajecie sobie sprawę, że Jezus czuł się w taki sam sposób, jak poczują się bezbożni po zakończeniu czasu łaski? Ellen White mówi, że bezbożni będą wyznawać swoje grzechy z udręką. Ale będzie to jak wyznanie Judasza. Będzie im przykro z powodu konsekwencji grzechu, ale nie z powodu samego grzechu. Niech Bóg pozwoli nam zobaczyć trwogę grzechu, abyśmy w Jego mocy mogli przezwyciężyć grzech i żyć tak, jak żył Jezus. Módlmy się. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za Twe święte słowo w świecie, który jest tak zdezorientowany w tak wielu sprawach. Dziękujemy Ci za to, że gdy zaczynamy studiować Twoje słowo, to możemy wiedzieć dokładnie prawdę o tym, kiedy męka Jezusa się zaczęła. Cała ta udręka, którą przechodził i Jego doświadczenie zmartwychwstania w chwale. Proszę, Ojcze, abyś dopomógł nam rozmyślać o potędze krzyża, kiedy już opuścimy to miejsce. Abyś nam dał zwycięstwo nad grzechem poprzez moc Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Ojcze, za wysłuchanie tej modlitwy i odpowiedź na nią, gdyż prosimy w imieniu Jezusa. Amen.